Witam Cię serdecznie. Kolejne zadanie z liczb zespolonych. Tym razem mamy obliczyć, ile będzie wynosił pierwiastek z minus 3 minus 4i. Oczywiście zrobimy sobie to tak jakby z definicji liczby zespolonej, ponieważ każdą liczbę zespoloną możemy zapisać w postaci a plus bi, tak? Czyli tą naszą liczbę, pierwiastek z minus 3 minus 4i, możemy zapisać, że to jest równe a plus bi, ok? Dobra, czyli skoro możemy to tak zapisać, to powstaje nam w tym momencie równanie. To oczywiście, żeby się pozbyć pierwiastka, podnoszę sobie do kwadratu. Pierwiastek z kwadratem się oczywiście skasuje i tu nam zostanie to, co jest pod pierwiastkiem, a więc minus 3 minus 4i. Natomiast tutaj będziemy mieli wzór skróconego mnożenia a plus b i zamknąć nawias do kwadratu. Lewą stronę sobie oczywiście przepisuję, czyli jest minus 3 minus 4i równa się, no i tu jest wzór skróconego mnożenia a plus b do kwadratu, to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, czyli w naszym przypadku to będzie tak, a do kwadratu, no to będzie a do kwadratu plus 2 razy a razy b, czyli 2 razy a razy bi to będzie 2 razy a razy ten drugi czynnik, czyli bi plus bi do kwadratu, czyli to będzie b kwadrat oraz i kwadrat. Dobra. Minus 3 sobie przepisuję, minus 4 sobie przepisuję i przepisuję, a kwadrat przepisuję. Teraz plus b kwadrat i kwadrat. I kwadrat to jest oczywiście minus 1, więc minus 1 razy plus b kwadrat to jest minus b kwadrat. No i tu nam zostaje plus 2abi. Ok? Dobra. I teraz co my z tym robimy? Porównujemy część rzeczywistą, czyli tą naszą minus trójkę z tym, czyli otrzymamy, napiszę sobie to, że a kwadrat minus b kwadrat równa się minus 3 oraz porównuję sobie części urojone, czyli to, co stoi przy i, czyli minus 4 oraz 2ab, czyli napiszemy sobie, że 2ab równa się minus 4. Ok? Dobra. No i z tego oczywiście powstaje nam układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi. Musimy go sobie policzyć. Czyli po pierwsze tak. Ja sobie tutaj to podzielę przez, a niech będzie 2b albo 2a. Podzielimy sobie to przez 2a. Czyli z tego dolnego otrzymujemy, że b równa się minus 4 przez 2, to jest oczywiście minus 2. Tylko inaczej trzeba będzie zapisać, minus 2 przez a, ok? I teraz tą wartość, którą mamy tu wyliczoną, że b równa się minus 2 przez a, podstawimy sobie oczywiście tutaj. Czyli otrzymujemy tak, a kwadrat przepisuje, minus a przepisuje, zamiast b wstawiam minus 2 przez a, tak? Zamykam nawias, podnoszę to do kwadratu. No i to jest równe minus 3. Dobra, czyli otrzymujemy tak. A kwadrat przepisuje, minus przepisuje, tu podnoszę do kwadratu, minus 2 do kwadratu to jest oczywiście 4, a do kwadratu to jest a kwadrat, no i to jest równe minus 3. Kolejną rzeczą, jaką robię, pozbędę się ułamka, a więc wszystko pomnożę przez a kwadrat, czyli otrzymamy a do potęgi czwartej, tak, bo a kwadrat razy a kwadrat to jest a do czwartej. Tu a kwadraty się skrócą, więc będzie minus 4 równa się minus 3a kwadrat. No i z tego jeszcze ostatecznie, z tego wynika, jak sobie minus 3a kwadrat przeniosę na lewą stronę, zostanie mi a do potęgi czwartej plus 3a kwadrat minus 4 równa się 0. I teraz będę musiał sobie rozwiązać właśnie to jedno równanie z tą jedną niewiadomą. I teraz w jaki sposób sobie to zrobimy? Pozwólcie, że ja skasuję sobie co nieco. Zrobimy tak. To nam będzie jeszcze potrzebne. Albo inaczej. To sobie przepiszę gdzieś tu, że b równa się minus 2 przez a. Ok. No i w tym momencie to całe mogę sobie skasować. Dobra. I teraz tak, w jaki sposób to robimy? Oczywiście w taki sposób, że jeżeli podstawimy sobie zamiast a kwadrat, czyli napiszemy sobie, że
a kwadrat równa się t, to zamiast a do czwartej otrzymamy t kwadrat plus 3. Zamiast a kwadrat otrzymamy oczywiście t, no i jeszcze minus czwórka, to jest 0. Otrzymaliśmy zadanie kwadratowe, a więc liczymy sobie naszą deltę, czyli to jest b kwadrat minus 4ac, taki jest wzór, a więc to co stoi, b to jest to co stoi przy t, czyli trójka, a to będzie jedynka, c to jest minus trójka. Więc mamy b kwadrat to jest 3 do kwadratu, a więc 9, minus 4 razy 1 to jest 4 i razy minus 4 to jest minus 16 i jeszcze ten minus, więc będzie plus 16, a więc nasza delta wyszła 25. Czyli liczymy sobie pierwiastek z delty, który jest oczywiście równy 5. No i teraz liczymy T1 oraz T2. Czyli mamy tak. Wzór jest minus B, a więc mamy minus 3, minus pierwiastek z delty, a więc minus 5. No i dzielimy to przez 2a, czyli przez 2, a więc z tego otrzymujemy, że to jest równe. Minus 3 minus 5 to jest minus 8, podzielić przez 2 to jest oczywiście minus 4. I dokładnie robimy to samo z T2, czyli mamy wzór minus B, a więc minus 3, plus pierwiastek z delty, a więc plus 5. I dzielimy to przez 2a, czyli 2 razy 1, czyli dwójeczka. Otrzymujemy z tego, sorry, minus 3 plus 5 to jest oczywiście 2, podzielić przez 2, czyli to będzie jedynka. No i teraz oczywiście wracamy sobie do tego naszego podstawienia, więc skoro T1 równa się minus 4, czyli nasze a kwadrat jest równe minus 4, to jest w pierwszym przypadku, ewentualnie nasze a kwadrat jest równe jedynce. Ok? Dobra, skoro a kwadrat równa się minus 4, oczywiście w liczbach zespolonych nie ma tu rozwiązania, ale w całkowitych jak najbardziej jest. Z tego nam wynika, czekajcie, żeby mam tutaj. Z tego wynika, że nasze a równa się 2i lub a równa się minus 2i. W jaki sposób ja to robię? Bo robię tak. Normalnie pierwiastek z czwórki to jest 2 lub minus 2, tak? Znaczy, jeżeli a kwadrat byłoby równe 4, to rozwiązaniem jest 2 lub minus 2, no i dorzucam sobie i, żeby mi się ten minus tu pojawił, ok? Czyli to są nasze pierwsze dwa rozwiązania. Natomiast z tego oczywiście otrzymujemy, że a równa się 1 lub a równa się minus 1, bo 1 do kwadratu to jest 1 oraz minus 1 do kwadratu również daje nam 1. Dobra, czyli to już mamy. No to oczywiście liczymy sobie jeszcze nasze b. Sorry. Liczymy sobie nasze b, czyli mamy tak. Pozwólcie, że ja sobie zrobię tak, że to będzie a1, to będzie a2, to będzie a3, a to będzie a4, bo tu nam wyszły cztery rozwiązania. Więc jak będziemy liczyć b1, to postawimy po prostu a1. Więc b1 równa się minus 2 przez 2i. Dwójki się skasują, a więc wyjdzie minus 1 przez i. Jak pomnożymy to przez i, to nam wyjdzie minus 1 razy i to jest minus 1, a i razy i to jest oczywiście i kwadrat, które również jest równe, sorry. Minus 1 razy i to jest oczywiście minus i, natomiast i razy i to jest i kwadrat, czyli minus 1, minusy się skasują i wyjdzie nam i. Dobra, liczymy nasze b2, czyli mamy tak, minus dwójkę przepisuję sobie, tak, z tego. No i otrzymujemy zamiast a podstawiamy minus 2i. Dobra. Minus z minusem daje nam oczywiście plusy, tak? 2 przez 2 to jest oczywiście 1, czyli zostanie nam 1 przez i. No i znowu jak pomnożymy i tu wstawimy, to otrzymamy 1 razy i to jest oczywiście i, natomiast i razy i to jest i kwadrat, czyli to jest minus 1, czyli i przez minus 1 to będzie minus i. Ok, liczymy sobie B3. B3 to jest minus 2 przez 1, a więc przez 1, więc wychodzi minus 2. No i nasze B4 to jest minus 2 przez minus 1, czyli to jest po prostu 2. No i teraz oczywiście, sorry, bo mamy znaleźć rozwiązania tego, tak? Oczywiście my robimy tak, że będziemy mieli z równa się a plus bi.
czyli jeszcze czekajcie, to sobie skasuję, bo pewnie miejsce będzie potrzebne. Czyli dla A1 to będziemy mieli 2i plus B1 to było i. No to i razy i to będzie i kwadrat. Czyli w naszym przypadku to wyjdzie 2i minus 1. To jest pierwsze rozwiązanie. Nazwę to Z1, bo podstawiałem A1 i B1. Teraz zrobimy rozwiązanie Z2. Czyli mamy tak. Nasze A2 to jest oczywiście minus 2i. I teraz jest plus b razy i. B2 to było minus i razy i to będzie. Czekajcie, żebym się nie pomylił. B, czyli minus i razy i to będzie minus i kwadrat. Czyli otrzymujemy, że to jest minus 2i. No i kwadrat to jest minus 1 i jeszcze minus to będzie plus 1. Dobra. Liczymy sobie Z3. Czyli mamy za A podstawiamy A3, czyli 1, plus BI, czyli minus 2i. Czyli tu nie będzie plusa, tylko będzie minus 2i. Oraz Z4 to jest A, czyli A4 minus 1. No i B4 to jest plus 2i. Oczywiście to są nasze rozwiązania. Zauważcie, że dwa rozwiązania są dokładnie takie same, bo tu jest 2i minus 1, 2i minus 1, minus 2i plus 1, minus 2i plus 1 i to jest jak najbardziej ok, tak? Ponieważ pierwiastek drugiego stopnia ma właśnie dwie takie liczby zespolone, tak? Takie pierwiastki, w zależności od stopnia jaki jest, to tyle będą mieli rozwiązań. Jeżeli tutaj nic nie ma, to tu oczywiście stoi sobie dwójeczka, czyli musimy mieć dwa rozwiązania, tak? A że wyszły te same, no to wiadomo, że to tak będzie. No i to tyle, tak? To kończy nasze rozwiązanie, zadanie. Czy to było ciężkie? No, po pierwsze, funkcję kwadratową, które na studiach raczej musisz umieć liczyć. Tu mogło być pewien problem, że a kwadrat równa się minus 4 to jest 2i oraz minus 2i, choć to są tak naprawdę podstawy z liczb zespolonych, więc raczej powinieneś to umieć i wiedzieć, jak to robić. No, a reszta to jest po prostu liczenie, liczenie, liczenie i cała filozofia, tak? Schemat już zna, że trzeba napisać, że to jest równa się a plus bi, podnieść do kwadratu i po prostu policzyć. I tyle. Dobra, zrobię Wam chyba jeszcze jedno takie zdanie z pierwiastkiem, żebyście na pewno wiedzieli, jak dokładnie to robić. Więc jak się podoba, łapka w górę, pytania standardowo w komentarzach, a ja zmykam tego drugiego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.